Cześć, z tej strony Krzysiek Lis z domowego Suriwalu, a to jest drugi Q&A. Można się było domyślić po tym, że jest nagrywany w tym samym miejscu i chyba niemal w tym samym kadrze, co poprzedni Q&A. Dziś nie wieje, może aparat nie będzie mi się wywracał. Zapraszam. Zacznijmy od pana Truskawki, który pyta, czy kurtkę Moro nosisz na co dzień, czy zakładasz tylko na filmy? Ja tę kurtkę, w której mnie dziś widzicie, bardzo lubię i chodzę w niej bardzo, bardzo, bardzo często. Bo wojskowe ciuchy są fajne, są tanie, są w miarę dobrej jakości, niektóre są drogie, ale wtedy takich się nie kupuje. Tę kurtkę kupiłem chyba za kilkanaście złotych gdzieś tam kiedyś w internecie i jestem z niej bardzo zadowolony. Jest wygodna, ma duże kieszenie, ma dużo kieszeni, ma kieszenie w różnych miejscach, w różnym kształcie, tutaj też na rękawie. Więc tak, chodzę w niej bardzo często. Jan Kowalski, cześć. Zastanawiałeś się kiedyś nad pracą w radiu, żeby wszyscy ludzie wiedzieli na temat survivalu? Chyba nie ma takiego programu w jakimś radiu. Masz głos nadający się do radia. No ja to bym nawet mógł prowadzić program telewizyjny, ale tak się składa, że jeszcze nikt mi takiej propozycji nie złożył, a ja nie znam nikogo w telewizji, żeby taki program sobie załatwić, więc nie. Nie myślałem o tym, żeby pracować w radiu, wolałbym już w telewizji, ale nie ma chyba rynku na tego typu materiały. Zobaczcie, ile osób czyta nasz blog, zobaczcie, ile osób ogląda nasze filmy na YouTube. Mamy kilkanaście tysięcy subskrybentów, więc program telewizyjny na ten temat? Nie, nie, nie. Jakbym był ekspertem od życia w dziczy, to może ktoś by chciał to oglądać, a tak... To dobra, to miło, dziękuję, że podoba Ci się mój głos, ale obawiam się, że nigdy nie będzie okazji go wykorzystać do pracy w radiu. Co to mamy dalej? Pytanie. Unix. Co to za kurteczka? Gdzie kupić? To jest wojskowa kurtka polowa Bundeswehry. Parka, to się tak chyba nazywa nawet. Ona kosztuje tam, nie wiem, kilkanaście czy dwadzieścia... Nie, ja za nią zapłaciłem kilkanaście czy dwadzieścia parę złotych, a ona teraz kosztuje chyba trochę więcej. Kamuflaż nazywa się Flektarn i jest on bardzo ładny, bo takie ma rdzawe tutaj barwy. One się doskonale nadają na tego typu okolicę. Mamy luty, tak? Mamy 14 lutego w momencie, kiedy nagrywam te słowa, a jak widzicie, idealnie się nadaje taki zielono-brązowy kamuflaż. Mikołaj Łyżwa. Czy spotkaliście się kiedyś z określeniem HWDPIS? Chowaj wszystko do plecaka i spierdzaj. Tak, spotkaliśmy się z tym określeniem. Wilk pyta, pytanie, Multicam czy WZ-93? Chodzi o polski wzór kamuflażu Pantera WZ-93. Na sobie mam Flektarn, a nie mam na sobie WZ-93. Dlaczego? Bo jest takie rozporządzenie, które powoduje, że tacy ludzie jak ja nie mogą legalnie chodzić w wojskowych polskich ubraniach. Bo jest takie rozporządzenie, że elementy polskiego munduru nie mogą być używane przez cywilów, chyba że coś tam. No ja tego coś tam nie spełniam, więc ja nie mogę. I teraz tak, oczywiście mógłbym sobie kupić tego typu kurtkę uszytą przez prywaciarza, zafarbowaną czy barwioną właśnie w WZ-93. Tylko pojawia się pytanie, po co? Jeśli któryś Niemiec tam kiedyś wydał, nie wiem, kilkanaście marek na to, żeby tę kurtkę uszyć, a potem ja mogłem ją odkupić za kilkanaście złotych, to wydaje mi się, że jest to lepszy biznes dla mnie i dla Niemiec. Wolę wspierać w tym momencie niemiecki rząd, który już zmarnował na to swoje pieniądze. De Camilos 21 pyta, czy w razie apokalipsy opłaca się zabrać na przykład psa do schronu? Kurczę, to takie pytanie, jakby ktoś mnie zapytał, czy opłaca się zabrać babcię do schronu. Jak ktoś ma w domu psa, to jest z nim chyba emocjonalnie związany, bo, no nie wiem, tak po prostu ludzie mają z psami, tak? Czy kotami, to są zwierzęta domowe. Jak masz możliwość tylko, to zabierasz go do schronu. No, pies to też jest narzędzie ułatwiające trochę przetrwanie. Brzydko to brzmi, ale takie są fakty. Jak taki mały gnój zaczyna szczekać, to wiadomo, że coś się dzieje, tak? Czy że jemu się wydaje, że coś się dzieje. Dlatego ja bym się nie zastanawiał nad tym, tylko starałbym się tak przygotować ten schron, czy tę ziemiankę, żeby móc tego psa w niej przetrzymać. TKP007 pyta, czym nagrywasz? A Jack Survival pyta, witam, czym nagrywasz filmy? Pozdro 8, pozdro B, myślnik, nawias. Nagrywam w dużej mierze aparatem Lumix G6 z jakimś tam najprostszym kitowym obiektywem 14-42, bo to jest aparat, który pozwala nagrywać w 50 klatkach na sekundę, a ja lubię 50 klatek na sekundę, wtedy obraz jest taki fajny, rozmyty, jak w telewizji. Nie nagrywa w 4K, niestety,
ale no ja nie nagrywam filmów 4K, bo mam to w nosie. Niektóre ujęcia robię także kamerą GoPro, GoPro Hero 3 Black, bo taką kiedyś sobie kupiłem i taką mam. A w tej chwili głównie używam tego Lumixa. Kiedyś używałem jakiejś tam starej kamery Sony, ale ona była jeszcze na taśmy, takie malutkie kasetki. Była bardzo fajna, miała swoje dobre strony, ale niestety była na taśmy i takie taśmy, no, jak się godzinę nagrywało filmu, to potem trzeba było godzinę ten film importować z kamery do komputera, tam gdzieś czasami pojawiały się jakieś błędy i przez to potem musiałem ciąć ten materiał. Także już nie chcę z niej korzystać. Już mam lepszy aparat, mogę sobie go używać. SochK96 pyta, jaki plecak polecasz na Boba Bisa? Mam skoliozę w odcinku piersiowym i kwestia plecaka jest dla mnie bardzo ważna. Pomijając wagę, coś koło 8 kg, tak jak ty miałeś, liczy się także budowa elementów plecaka, takich jak pas biodrowy, który odciąży krzywiznę, czy wygodne plecy. Myślałam o V-Sport z parą 30 litrów, większego nie potrzebuję, bo i tak więcej na plecy nie wrzucę. Kolega ma i sobie chwali. Dużym plusem jest to, że otwiera się jak walizka i nie trzeba kopać, żeby wydobyć to, co jest na dnie. Przymierzałam i nie powiem, jest wygodny, ale to było przy moim obciążeniu i bez pasa biodrowego. Miałeś może styczność z tym plecakiem? Jaki ty nosisz plecak i jaki polecasz do ucieczki? To się śmiesznie składa, bo ja na co dzień używam plecaka V-Sport z parą 20. Zastanawiałem się, czy kupić 20 czy 30 litrów. Uznałem, że 20 to jest w zupełności wystarczające na moje codzienne potrzeby, bo ja mam tak, że jak noszę większy plecak, to go zapcham jakimś gównem i potem to noszę ze sobą codziennie. Po co? Nie jestem w stanie polecić Ci konkretnego plecaka, który rozwiąże Twoje problemy. No jak masz problemy z kręgosłupem, to musisz go sobie dobrać sama. Nie jestem ortopedą, nie jestem nawet sprzedawcą plecaków. A jeśli kolega ma dokładnie taki plecak, jaki Ty masz na oku, to wiesz, co trzeba zrobić? Trzeba go od niego pożyczyć, zapakować te 8 czy 10 kilo do środka i przejść się na dłuższy spacer. Po prostu. No nie ma lepszego rozwiązania w tej sytuacji. Jak się nie sprawdzi ten, to poszukasz innego. Nie kupowałbym plecaka, nie sprawdziwszy go, mając tego typu problemy. Dlatego to jest chyba najlepsze rozwiązanie, jakie mogę Ci zaproponować. Natomiast jeśli chodzi o plecak, który ja w tej chwili mam zapakowany jako plecak ucieczkowy i który był w materiale o moim zestawie ucieczkowym, w materiale o domowy Karaluch Challenge, to jest to zupełnie inny plecak. Nawet nie pamiętam, jaki to model, jak sobie przypomnę, to go gdzieś tutaj napiszę na dole. Jest to taki najzwyklejszy w świecie plecak turystyczny. Żaden militarny, żadne taśmy mole, nic takiego, po prostu całkiem wygodny plecak turystyczny. Bandzior324 SKDE pyta, czy zrobisz recenzję jakiejś saperki bądź siekierki? Tak to zostało napisane, jak widzicie na ekranie. Oczywiście z wielką przyjemnością zrobię recenzję każdego sprzętu. Jeśli tylko dostanę go, albo sam go kupię, ale wolę go dostać. Dostanę go do testów. Nie, najlepiej dostanę go do testów i zatrzymania. Po drugie, będzie użyteczny w przygotowaniach na trudne czasy. Saperka, okej. Okay. Siekierka, okej. Okay. Po trzecie, no nie ma trzeciego punktu. Muszę to dostać i musi być przydatne dla mnie i dla Was, bo uważam, że nie ma sensu analizowanie, recenzowanie, testowanie jakichś sprzętów, z których prawdopodobnie nigdy nie skorzystamy. Dlatego właśnie na przykład nie poświęcamy prawie w ogóle uwagi tutaj nożom. To, że tam kiedyś pokazaliśmy jakiś nóż rozkładany, który uznajecie za chujowy, czy scyzoryk, czy multitool, to jest kwestia wtórna, ale noże jako takich nie pokazujemy, bo my się nożami nie ekscytujemy za bardzo. Noże są różne, każdy sobie jakiś wybierze, a też trudno, żebyśmy udawali fachowców, skoro się na nich nie znamy. A więc, drogi producencie, sprzedawco sprzętu survivalowego, który mógłby się przydać naszym widzom, naszym czytelnikom. Jeśli masz ochotę, abyśmy my go przetestowali, to go nam podeślij. Adres mailowy do nas znajdziesz gdzieś tam na YouTubie w zakładce informacje, a na blogu w zakładce kontakt. Zachęcamy do kontaktu, bo na pewno tego typu treści Was interesują i dlatego my chętnie będziemy je na naszym kanale i na blogu publikować. W ogóle zapomniałem o tym, że przegapiłem dwa pytania zostawione przez Was na Facebooku, kiedy zapowiadałem poprzedni Q&A. To wynika z faktu, że Facebook czasami robi różne dziwne rzeczy i na przykład wyświetla nie wszystkie Wasze komentarze i dlatego właśnie te dwa pytania przeoczyłem. No więc pora odpowiedzieć na nie w tej chwili. Pyta Jacek, co potrzeba, żeby biwakować zimą? Czy wystarczą śpiwory wkładane jeden w drugi na cebulkę? Nie mam bladego pojęcia. Gdybym ja miał się wybierać na biwak zimą, to pewnie kupiłbym sobie porządny śpiwór, ale taki naprawdę porządny, do minus kilkunastu stopni co najmniej. I pewnie wziąłbym ze sobą duży worek foliowy
i postarałbym się zebrać jakiś gazet, albo jakiś gałązek, albo liści suchych, albo igliwia i napakowałbym między śpiwór a ten worek foliowy. Na pewno bym się nie rozbierał do tego śpiwora, tylko spałbym cały w ubraniu, w spodniach, w kalesonach, w bluzie, w swetrze, w kurtce i tak dalej. Ale ja nie mam w tym zakresie żadnych doświadczeń, więc proponowałbym, abyś jednak sprawdził to na własną rękę albo poszukał informacji u kogoś bardziej kompetentnego w tym zakresie. I drugie pytanie z tych zaległych pyta Filip, czy kiedyś nagrasz film, gdy jesteś 2 lub więcej dni w lesie? Chodzi mi o to, żebyś nagrał, jak budujesz jakieś schronienie, jak gotujesz, jak zdobywasz pożywienie itp. Pozdrawiam. Nie nagram. Od dawna, w zasadzie od początku istnienia tego bloga i kanału na YouTubie, staramy się wybijać wam z głowy pomysł biwakowania w lesie. Biwakowania w lesie w trudnych czasach, dlatego że to w naszej ocenie nie jest rozwiązanie problemu. Zdobycie pożywienia w lesie może być trudniejsze niż w mieście. Jedyne, co tam będzie łatwiejsze, to zdobycie, nie wiem, opału i zbudowanie schronienia, jak ktoś, nie wiem, będzie musiał opuścić swój dom. Ale to w naszej ocenie nie jest najlepsze rozwiązanie. Według nas najlepszym rozwiązaniem na konieczność wyniesienia się z miasta, bez względu na powód, jest zorganizowanie sobie jakiegoś celu ewakuacji, na przykład działki z domkiem, gdzie będziemy mieszkać w trudnej, przez nie wiem, 2, 3 trudne tygodnie, ale też gdzie będziemy spędzać wolny czas w wakacje, na urlopach, w czasie urlopów, czy w czasie weekendów. Może kiedyś nagram jakiś film w lesie, bo ja lubię spędzać trochę czasu w lesie. Lubię sobie łazić po lesie, lubię sobie jeździć po lesie rowerem czy samochodem. Nie chciałbym tam chyba biwakować, ale może zmienię zdanie i może latem coś tam podobnego gdzieś kiedyś nagram. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, staramy się wam ten pomysł biwakowania w lesie w trudnych czasach wybić z głowy, bo las was nie utrzyma, nie wyżywi. Nie zapewni wam schronienia w dłuższej perspektywie i no, jak ktoś ma dzieci na przykład, to w ogóle mieszkanie w lesie przez dłuższy czas jest po prostu nierealne. Zwłaszcza w czasie tych 10 miesięcy, kiedy pogoda jest mniej niż idealna. Ktoś kto pyta, czemu chodzisz w tak beznadziejnych rękawiczkach? Powiem szczerze, że nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć. Mam takie rękawiczki, w takich chodzę. Ja bym fajniejsze, choćbym w fajniejszych. Nie potrzebuję fajniejszych, to sobie nie kupuję fajniejszych. Mam takie, jakie mam. Jedną z nich zgubię, to będę musiał kupić nowe, to sobie może kupię fajniejsze. To nie jest kanał o modzie, to nie jest blog o modzie. To jest blog o przygotowaniach na trudne czasy. Jakie znaczenie ma to, czy mam ładne, czy nieładne rękawiczki? Nie rozumiem. Jak robię coś jakąś, nie wiem, piłą spalinową, no to wtedy znaczenie ma, żebym miał rękawiczki lepsze niż gorsze. Ale tak, do nagrywania filmów? Jakie to ma znaczenie? Nie rozumiem. Pinokio.pl pyta, pokażesz swoją ziemiankę? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, dlatego że nie mam ziemianki. A jak nie mam ziemianki, to nie mogę jej pokazać. W ubiegłym roku robiliśmy zbiórkę crowdfundingową na stworzenie projektu do budowy takiej ziemianki i na sfinansowanie budowy właśnie po to, żebyśmy mogli krok po kroku każdy etap tej budowy pokazać na łamach naszego kanału na YouTubie i bloga. Niestety funduszy nam się nie udało zebrać na tyle dużo, żebyśmy mogli ruszyć z budową. Tak naprawdę zebraliśmy mniej niż założyliśmy, że będzie potrzebne do zrobienia tej dokumentacji projektowej. Więc uznaliśmy, że tam dołożymy resztę z własnych pieniędzy, żeby chociaż ten projekt stworzyć. No, na razie projekt jeszcze nie powstał, powstaje dość mocno w bólach. Natomiast, no, będę szczery, kiedy już ta dokumentacja powstanie, to jeszcze długo potrwa, zanim mnie będzie stać na to, żeby sobie tę ziemiankę zbudować, bo no, fizycznie nie ma na to pieniędzy. To znaczy, mam pilniejsze wydatki, akurat ziemianka uważam nie jest na samym szczycie moich potrzeb. Dlatego z wielką przyjemnością ziemiankę bym pokazał, bym zbudował, gdybym tylko mógł. I zapewniam Was, że starałbym się możliwie dużo tej ziemianki pokazać na łamach naszego kanału na YouTubie.
Ale jeśli jest jakiś sponsor, który miałby ochotę nam zasponsorować budowę tej ziemianki, po to, żebyśmy my mogli wam ją pokazać i jednocześnie jakby zrobić całą resztę tej dokumentacji, którą obiecaliśmy, bo my obiecaliśmy nie tylko tam projekt budowlany, ale także książkę o tym, jak taką ziemiankę zbudować, jak ją wyposażyć i tak dalej. Obiecaliśmy dokumentację wideo i fotograficzną, no więc żeby to wszystko mogło powstać, no to ta ziemianka musi powstać, tak? Część może napisać jakby niezależnie, ale no tych zdjęć z budowy nie zrobię, jak nie będę miał budowy, nie zbuduję tej ziemianki. Więc jeśli znalazłby się jakiś sponsor, który miałby ochotę nam tę budowę zasponsorować, to cała ta reszta dokumentacji oczywiście powstanie. Masz ochotę? Odezwij się. Dane kontaktowe do nas znajdziesz albo na blogu, albo tutaj na YouTubie, na stronie naszego kanału w zakładce informacje. No i pora na ostatnie dwa pytania. Pyta Kubulion. Witam, mam pomysł na któryś z następnych filmów. Ktoś mógłby powiedzieć, że jest głupi i bez sensu, lecz chciałbym, byś Krzysiu rozpatrzył go. No więc chodzi mi o łysą głowę. Czy warto być łysym? Jakie daje plusy i minusy w czasie wojny, w czasie jakichś kataklizmów? Oraz może przy okazji w tym samym odcinku coś odwrotnego, czyli wady i zalety średnich, długich włosów. Trudno jest mi odnieść się do wad i zalet średnich, długich włosów, gdyż średnich, długich włosów nie miałem chyba nigdy. Miałem dosyć krótkie zawsze. A łysą głowę mam od dobrych kilku lat i tak na razie zostaje. I zastanawiałem się nad tym, jak by wyglądało utrzymanie tej łysej głowy, ponieważ ja ją golę regularnie raz albo dwa razy w tygodniu. Jak wyglądałoby utrzymanie tej łysej głowy w warunkach jakiegoś kryzysu, wojny, kataklizmu? No i odpowiedź jest prosta. Trzeba po prostu zrobić zapas odpowiedniej ilości środków do golenia i wody, żeby móc tę głowę czy ryj ogolić. I to jest chyba największa wada właśnie, no bo to jest dodatkowa rzecz, o którą trzeba dbać, tak? Z drugiej strony nie trzeba robić zapasu szamponu, bo ogoloną głowę można umyć od biedy nawet i mydłem i też jest okej. Także trudno jest mi odnieść się do tego pytania. Nie wiem, jakie będą zalety i wady posiadania łysej głowy w czasie wojny czy jakiegoś kataklizmu. Na co dzień, w moim konkretnym przypadku, zaleta jest taka, że ja po prostu wyglądam lepiej jak człowiek, jak mam łysą głowę, bo jak mam włosy, to wyglądam jak karzeł spod tęczy, tylko nie mam tego garnka ze złotem. Więc niestety to jest jakby taka kwestia, że po prostu lepiej wyglądam i ogólnie tak, to dlatego. Na koniec uwaga od widza, czy raczej czytelnika, bo została opublikowana w formie komentarza na naszym blogu. PS Krzysztofie, pisze Benito, na drugi raz nie dziw się, gdy jakiś nieznajomy powie do Ciebie cześć na przejściu dla pieszych. Chciałem się do tego odnieść z tego względu, że zawsze mnie takie sytuacje będą dziwić, bo nie przywykłem do tego, że ktoś kompletnie mnie obcy mówi mi cześć, bo mnie skądś zna. Jakbyście mnie kiedyś zobaczyli w jakiejś sytuacji, w której można do mnie podejść, nie wiem, że właśnie sobie jadę z wózeczkiem w markecie, albo idę sobie na spacer gdzieś, a nie, że tam jestem w kinie ze swoją dziewczyną i ją obmacuję, tak? To wolałbym, żebyście mi nie przeszkadzali. Ale gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że mnie gdzieś zobaczycie, to śmiało do mnie zagadajcie. To jest dla mnie sympatyczne, przecież myśmy po to wymyślili ten Q&A i po to zaczęliśmy publikować w tej formule filmy na naszym kanale, żeby mieć z Wami lepszy kontakt, bo my tych filmów nie nagrywamy dla siebie, nie piszemy tych artykułów na blogu dla siebie, tylko dla Was. Więc nam zależy na tym, żeby mieć z Wami kontakt, żeby Was znać, żeby wiedzieć, czego potrzebujecie, co Was interesuje, co Was na naszym blogu nie ciekawi, żeby o tym więcej nie pisać. Dlatego jeśli będziecie mnie kiedyś gdzieś widzieć, będziecie mieli ochotę do mnie zagadać, zróbcie to koniecznie. Może tylko nie zachodźcie mnie od tyłu, nie klepcie mnie w ramię i nie wołajcie ej. Tylko jakoś tak, żebym się nie przestraszył za bardzo, ok? No i cóż, kończymy drugiego Q&A. Ogromna prośba do Was o pozostawienie komentarzy, pytań, które będziemy mogli poruszyć w kolejnym materiale tego typu. Gdziekolwiek, pod tym filmem, pod tym wpisem na blogu, na Facebooku, pod innymi wpisami, staramy się zbierać Wasze komentarze, na które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć od razu, po to, żeby właśnie nagrać kolejnego Q&A. Przy odrobinie szczęścia ukaże się on mniej więcej za miesiąc. Do zobaczenia!